Wypryski ze skórniki to nie wszystko, co może spotkać osobę, która narzeka na trądzik. Jest ona również narażona na powstanie blizn po trądziku. Mogą być to niewielkie, a nawet nierówne ubytki w skórze, które osiągają większe rozmiary. Powstają wtedy, gdy nieodpowiednio podchodzi się do pielęgnacji cery trądzikowej, lecz czasami po prostu samoczynnie pojawiają się po zniknięciu zmiany. Są trudne do usunięcia, ale na szczęście istnieją dzisiaj sposoby na to, aby móc znacznie je zmniejszyć, a nawet w całości zlikwidować. Naszą dermokosmetyczkę odwiedziła pani Marlena. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dermokosmetyczka Gola Donata, bardzo mi miło. Witam, Marlena. Zapraszam. Bardzo proszę. Chciałabym pani zaproponować terapię łączoną zabiegów, mikrodermabrazję diamentową z peelingiem migdałowym, czyli tak zwane mechaniczne złuszczanie głęboki naskórka wraz z chemicznym. Zabieg ten polega na ścieraniu kolejnych warstw naskórka i skóry właściwej aż do usunięcia blizn. Do zabiegu mikrodermabrazji wykorzystywana jest głowica diamentowa. Ścieranie naskórka i skóry właściwej doprowadza do zrównania poziomu skóry zdrowej i bliznowatej. Jednak zanim dermokosmetyczka przejdzie do zabiegu, musi dokładnie określić, z jakim rodzajem cery ma do czynienia. Po dokładnej diagnozie skóry widzimy, iż mamy do czynienia z cerą łojotokową, ze skłonnością do przetłuszczania, zapychania porów, a także licznymi bliznami potrądzikowymi, zanikowymi i przerosłymi. Dlatego też zapraszam teraz moją pacjentkę na łóżko w celu wykonania terapii zabiegowej łączonej, polegającej na złuszczeniu naskórka mechanicznie oraz chemicznie. Zapraszam. Po wykonanym demakijażu pani Donata przechodzi do peelingu migdałowego. W celu głębszego oczyszczenia skóry i poprawy jej kolorytu. Peeling migdałowy umożliwia wykonywanie zabiegów przez cały rok, również w okresie letnim bez ryzyka uwrażliwienia skóry na słońce i wystąpienia przebarwień u osób z wysokim fototypem. Kwas migdałowy medyczny 40% powinien utrzymywać się na skórze od 5 do 20 minut. Peeling kwasem migdałowym najbardziej odpowiada na potrzeby skóry z problemami o etiologii związanej z zaburzeniami wydzielania sebum, przetłuszczania się, braku równowagi wewnętrznej, a także dla osób chcących poprawić wygląd skóry dojrzałej za pomocą aktywnych, ale nieinwazyjnych zabiegów dermokosmetycznych. W gabinecie Bellezza wykonuje się głębokie migdałowe peelingi medyczne w stężeniach 40, 50 i 70% dobieranych w zależności od rodzaju, głębokości, ilości oraz aktualnego bądź przebytego rodzaju trądzika. Po wykonanym zabiegu peelingu widzimy wyraźnie, że skóra jest o wiele gładsza, czystsza, zminimalizowała się ilość zaskórników, krost i poprawił się całkowicie koloryt skóry. Jakie są pani odczucia? Wydaje mi się, że jest o wiele lżejsza. A teraz przechodzimy do mikrodermabrazji diamentowej, czyli do jeszcze głębszego mechanicznego złuszczenia naskórka. Terapia łącząca mikrodermabrazję diamentową z kwasem migdałowym jest nowoczesnym, leczniczym zabiegiem polecanym w szczególności dla cer tłustych z tendencją do trądziku zaskórnikowego i grudkowego oraz blizn potrądzikowych, zanikowych i przerosłych. Taki rodzaj terapii łączonej wypełnia braki w objętości tkanki, podnosi i uwypukla skórę. Założyłam rękawiczki, które teraz generują nam bardziej sterylne środowisko, ponieważ będziemy ściągać skóry zewnętrzną warstwę oraz ścięczać płaszcz hydrolipidowy i musimy bardzo ostrożnie wykonywać zabieg, aby nie doszło do żadnych zanieczyszczeń. Już jednorazowy zabieg pozwala osiągnąć bardzo dobre efekty. Sprawia, że skóra jest jaśniejsza, wyraźnie gładsza i bardziej matowa, lecz aby trwale poprawić kondycję naskórka, należy poddać się serii zabiegów. Głębokość, ilość oraz częstotliwość zabiegów uwarunkowana jest stanem skóry. Mikrodermabrazja diamentowa jest bezbolesnym zabiegiem. Będzie tylko pani odczuwała takie mocniejsze zasysanie skórne. To jest nasza głowica diamentowa, zakończona właśnie kryształkami diamentu i glinu. Przykładamy ją do skóry i wykonujemy długie, powolne ruchy. Będziemy tak długo pocierały skórę, aż dojdziemy do momentu, w którym wyczujemy jej gładkość, ujrzymy świetlistość i czystość.
miejscu występowania naszych blizn potrądzikowych oraz tych zanikowych i przerosłych mogą pojawiać się po zabiegu stróbki, które będą się utrzymywały od 3 do 7 dni. W tym czasie nie należy ich zdrapywać, używać żadnych środków wysuszających, peelingujących, nie trzeć skóry mocno ręcznikiem. Nie wolno chodzić przez 2 tygodnie na solarium, tylko trzeba skórę intensywnie nawilżać, ale tak, aby jej nie zapchać. Po zabiegu wypisze Pani również na kartce specjalny krem dostosowany do potrzeb Pani skóry, który delikatnie nawilży te właśnie miejsca, nie uszkadzając ich, dobrze? Po wykonanym zabiegu mikrodermabrazji diamentowej, gdy już nie mamy naszej zewnętrznej warstwy naskórka, warstwy obumarłych komórek, zaaplikujemy kwas migdałowy. Kwas migdałowy potęguje działanie mikrodermabrazji w walce z bliznami potrądzikowymi, przebarwieniami, rogowacaniem przemieszkowym czy uszkodzeniem posłonecznym skóry. Zabieg cechuje się silnym działaniem antybakteryjnym, rozjaśnieniem i wygładzeniem skóry. Kwas migdałowy pięknie wchłonął się w skórę. Widać, że odblokował nam ujścia, porów. Skóra jest oczyszczona, wygładzona. Teraz neutralizuje działanie tego kwasu. Następnie nałożę specjalny żel biotan podtrzymujący efekt zabiegu i na koniec krem. Specjalny żel sprzyja produkcji melaniny w komórkach. Zawarty w nim kompleks opalający oraz wzmocniona witamina E powodują, że opalenizna jest równomierna przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ochrony skóry. Właśnie zakończyliśmy zabieg łączenia mikrodermabrazji diamentowej z peelingiem migdałowym 40% Nioglisa, co w efekcie daje nam jasną, świetlistą, oczyszczoną i przejrzystą skórę. Zabiegi te już jako jednorazowe dają spektakularne efekty, ale aby trwale poprawić kondycję naskórka, należy przeprowadzić ilość zabiegów. Głębokość oraz częstotliwość jest uwarunkowana stanem skóry. Ważne, aby stosować odpowiednią domową pielęgnację skóry tuż po zabiegu. Aby uzyskać trwałe efekty wykonalności zabiegów, należy stosować się do ścisłych zaleceń domowych, czyli nie należy przecierać skóry mocno ręcznikiem, używać żadnych środków drażniących, wysuszających skórę, unikać przez minimum 2 tygodnie nasłonecznienia, stosować kremy i podkłady z filtrem, a także delikatnie natłuszczać skórę. Terapia złuszczania mechanicznego z chemicznym jest nowoczesnym zabiegiem dermokosmetycznym, dającym spektakularne efekty w leczeniu zmian trądzikowych, łojotoku, zanieczyszczonych, rozszerzonych porów, a także w momencie występowania blizn potrądzikowych, zanikowych i przerosłych. Wskazaniami do terapii łączenia mikrodermabrazji diamentowej z peelingiem migdałowym są trądzik pospolity, grudkowy, rozszerzone, zanieczyszczone pory, łojotok, prosaki, blizny potrądzikowe, blizny zanikowe i przerosłe, przebarwienia, plamy, piegi, rozstępy, zwiotczenia skóry, a także rogowacenie przymieszkowe i uszkodzenia posłoneczne skóry. Przeciwwskazaniami do wykonalności tych zabiegów są zakażenia wirusowe, bakteryjne, grzybicze, stany zakaźne, zapalne, ropne i alergiczne skóry, uszkodzenia ciągłości naskórka, przeczosy, nadżerki, istniejące infekcje, aktywna opryszczka, łuszczyca, zabiegi chirurgiczne wykonywane w ciągu 2 ostatnich miesięcy w obrębie twarzy, szyi, dekoltu, a także naczyniaki jamiste, nowotwory skóry i znamiona. Na 5 dni przed wykonaniem zabiegu należy unikać chemicznych kremów do depilacji, elektrolizy, woskowania, szorstkich gąbek, szczoteczek do czyszczenia twarzy, żelów i kremów peelingujących do twarzy. Skóra jest świetlista, czysta, jasna, blizny zdecydowanie mniej widoczne. Tradycyjnie dla uważnych telewidzów przygotowaliśmy niespodziankę. Jak długo kwas biotan 40% może pozostawać na skórze pacjenta?
Odpowiedź należy wysłać na widoczny u dołu ekranu adres mailowy. Osoba, która jako pierwsza poprawnie odpowie na pytanie i otrzyma maila zwrotnego, będzie mogła skorzystać z 10% rabatu na zabieg mikrodermabrazji diamentowej w Wejherowskim Gabinecie Bellezza.